Co roku fani modelarstwa kartonowego spotykają się w innym Domu Kultury w Rudzie Śląskiej Kochowicach po to, by na światło dzienne ukazać modele, nad którymi pracowali nawet kilka lat. Modele może wystawiać każdy, kto lubi tą pasję, kto skleja jakieś modele, począwszy od dziecka, nawet od drugiego roku życia, po najstarszego, jaki jest w stanie jeszcze sklejać modele. No, wystrój trochę się zmienia, modele się zmieniają oczywiście, bo modelarze sklejają nowe, stare modele w sumie się nie pojawiają, a klasa modeli, po prostu ich wykonalność jest coraz to w wyższym poziomie, można powiedzieć. No i dużo młodzieży wystawia swoje modele, co nas bardzo cieszy w tym momencie. Modelarstwo kartonowe to sztuka, w której można zdobyć tytuł mistrzowski. Model mistrza świata naprawdę był godny uwagi. Był to model statku, polskiego statku ratowniczego Cyklon. Cała historia to w sumie przypadek, ponieważ na zawodach krajowych model został dostrzeżony przez odpowiednie osoby, które zdecydowały zakwalifikować ten model do kadry polskiej. I w 2008 roku wyjechaliśmy do Czech, do miejscowości Jabloniec, gdzie udało mi się zdobyć złoty model na Mistrzostwach Świata. Fanów tej czasochłonnej sztuki na wystawie nie brakowało. Ładne. Kiedyś się też zajmowałem modelarstwem, no ale już nie ten wzrok i nie ten wiek. No ale widzę, że tu niektórzy to mają ładne modele. A co pana uwagę najbardziej przykuło? Ogólnie wszystko. Wszystko jest ładne. Nie powiem kościół kochowicki, szczególnie też mi przypadł do gustu. A poza tym, no może ten lotniskowiec jest dość taki okazały. Znaczy ja się generalnie nie zajmuję kartonowymi modelami, tylko plastikowymi, ale mówię z ciekawości. Stwierdziłem, że przyjadę, tak, bo chciałem sobie zobaczyć to, co ludzie w internecie mogę czasem zobaczyć, co ludzie robią z kartonem. Mówię, jak dowiedziałem się, że w Rudzie jest konkurs, no to mówię, przyjadę, sobie pooglądam. Modelarstwo wymaga poświęcenia, ale to przede wszystkim ogromna frajda, gdy z setek tysięcy malutkich części uda się stworzyć prawdziwe dzieło, które nie wymaga specjalnych narzędzi. Narzędzia, można powiedzieć, są podstawowe. To wystarczą nożyczki, skalpel, linijka, penseta, kleje i już można zaczynać bawić się w modelarstwo. No na pewno trzeba mieć zapał do tego i trzeba mieć jakieś predyspozycje takie modelarskie, no i chęci, bardzo dużo chęci co do dzieci, jeżeli chodzi. Chęci naszym twórcom zdecydowanie nie brakowało. Mamy nadzieję, że zapału wystarczy, by stworzyć kolejne kartonowe dzieła modelarskie na przyszłoroczną wystawę.